Witam cię, Martynko. Pytasz się o swojego chłopaka, więc popatrz, mamy koło. Tutaj jest ascendent, a tutaj ascendent, descendent, czyli A, S, D, S, I, M, C i immun celi. Ascendent, descendent, medium celi. Teraz tak, w tym miejscu tutaj, o tu, znajdujesz się ty. Liquid moment. Waga. Z kolei twój chłopak znajduje się w tym miejscu. Koziorożec. I teraz o co chodzi w tym wszystkim? W tym wszystkim o co chodzi, że pomiędzy wami. Pak, pak. Oj, nieładnie. No i nieładnie, nieładnie. O, tak. Tutaj, w tym kącie, tutaj, odtąd, dotąd, czy odtąd, dotąd, jest 90 stopni. To daje nam tak zwaną astrologiczną kwadraturę. I kwadratury są trudne, czyli pomiędzy koziorożcem, pomiędzy wagą a koziorożcem występuje kwadratura, czyli 90 stopni. Jest to jeden z najtrudniejszych aspektów, tylko odpowiem ci tak. To jest prawda. Zadałaś pytanie, jak długo będziecie z sobą. Teraz nie wiem. Dopóki nie zobaczę tego wszystkiego, gdzie macie planety? Popatrz. Likwiduję wszystko. Popatrz. Zostawiam. To też likwiduję. To też. Przypuśćmy, ponieważ podejrzewam, że twój chłopak jest starszy, więc ty jesteś. On jest tu, czy on jest tutaj koziorożcem. A ty jesteś gdzieś na zewnątrz. Wagon. I przypuśćmy dobrze, masz tak samo ascendent i tak samo wszystko. Identycznie. Tutaj i tutaj jesteś wagon. O, ty jesteś tutaj. Ale planety mogą się tak ustawić, że na przykład, że tutaj będzie występować jakaś X planeta. Twoje słońce może być w jakimś aspekcie z twojego chłopakiem księżyca. Teraz twoja Wenus, twój Mars, przepraszam, twój Mars może być w jakimś aspekcie z Wenus. Nie będzie aktywny Saturn. I gratuluję, jesteście cudowną parą. Nie umiem odpowiedzieć, dopóki nie mam danych. Dane to przede wszystkim godzina, bo to jest ascendent. Teraz dzień to jest słońce. Miesiąc, no to jest albo waga, albo koziorożec, czyli nie musimy rysować. Następnie rok, układ planet, ponieważ Pluton, Neptun i tak zwane ciężkie planety, wszystkie planety się poruszają, ale po Plutonie, jeżeli jest, przypuśćmy, dobry astrolog, to po Plutonie automatycznie sprawdza rok, w którym roku, bo Pluton ma swoje lata, w których przebywa w danym znaku i to bardzo sumiennie. I teraz tak, potrzebuję to wszystko. W dodatku jeszcze jedna rzecz. Mnóstwo jest planet, które łączą. Nie przejmuj się jedną rzeczą, że kwadratury są złe. Ale muszę ci powiedzieć, że twoja prababcia, czy twoja praprababcia w dawnych czasach, 1800, przypuśćmy 90. Czy
po pierwszej wojnie, czy przed pierwszą wojną, jeszcze za czasów zaboru, łączyły się pary właśnie na kwadraturach. I powiem ci, że większość małżeństw z mojej takiej analizy przedwojennych są z kwadratury. Kwadratura daje to, że popatrz, jest coś takiego, tak? Buduje się tutaj, że wymarzymy. I tak, tutaj jest Wenus, tutaj jest Saturn, niech będzie w środku. Saturn, tutaj jest Mars, a tu jest Księżyc. Ta kwadratura prowadzi do ciąży. Ta kwadratura prowadzi do ciąży. Ta kwadratura prowadzi do ciąży. Jest chęć posiadania nie wspólnie dzieci, tylko do tworzenia jakiegoś dzieła. Ponieważ jest to kwadrat, jeden z najważniejszych w stosunku do całego zodiaku. To daje napęd, ogromny pęd. I wcale się nie dziwię. Widocznie wam jest dobrze, że tak się spotkaliście. Z tym, że zaznaczam, większość tych par Mars, rak, czyli baran i rak, to romans. Romans, który się kończy wyłącznie tylko potomkiem. Twój układ jest identyczny. Nie ma różnicy. Z tym, że ja chcę zobaczyć planetę. Chcę wiedzieć, na czym to polega. I absolutnie nie można tym się sugerować. To jest 5% wiadomości, które wchodzą w skład, gdzie budujemy. Teraz jest za kwadrans pierwsza, dnia 24 lutego 2019 roku. To minimum, które musi każdy astrolog znać. Musi to znać. Ale nie jest to wyrocznie. Absolutnie nie. Wyrocznią jest dopiero kosmogram. I dopóki mi nie pokażesz swojego kosmogramu łącznie z partnerem, z tym, że zaznaczam, że jeżeli przedzwonisz do mnie, bo wolę na telefon, wolę, dlatego że ja mam wtedy czas umówić się z tobą na jakąś tam godzinę, czy na jakieś ten, na jakieś pogaduszki, niż w założeniu ty mi prześlesz, a ja ci opowiem w filmie. Dlatego, że tak, nie jestem absolutnie pewien, czy to jesteś ty. Rozumiesz, to, że mi podajesz dane, ja muszę troszeczkę cię pomęczyć, czy to jesteś ty. Dlatego, że ja nie wiem, teraz tak. Teraz, czy ten partner na przykład potrzebuje miejsca urodzenia, czyli miejscowość, w którym się urodziliście, potrzebuje godzinę urodzenia, potrzebuje jeszcze niektóre dane. Czasami ten, widzisz, dlaczego? Pokrótce ci wytłumaczę. Popatrz, tutaj mamy ten punkt. Mamy tutaj ten punkt, tak? Czyli ascendent. W założeniu, że to jest u ciebie. Tak? I twoje słońce jest wadze. Czyli właściwie waga jest tu. Ale waga może znaleźć się tu. I będzie tu. Czy będzie po tej stronie, czy po tej. Tu, czy tu. Jest to czasami 2 minuty różnica. Wiesz, jak to zmienia kosmogram? Twój partner niech ma tu czy tu. Teraz tak, jeżeli on będzie tu, ty będziesz tu, tak, w założeniu, to jest pełna kwadratura. Ale jeżeli ty znajdujesz się tu, w tym miejscu, a on w tym, też w tym miejscu, to już jest rozbieżna kwadratura, czy ona nie ma 90 stopni, a ma przypuśćmy 95. Czy to coś daje? Nie, tak.
I o to będę walczył w tym momencie. Jeżeli ta... I teraz pytasz się, jak długo będziecie razem. No właśnie po tym się rozpoznają. Potem jeszcze jedna rzecz, że pomiędzy wami jest tak zwany wektor. I ten wektor pokazuje następny kosmogram, który trzeba opracować. Ja muszę cię słyszeć, bo mam tysiące pytań do ciebie. Jeżeli astrolog robi to na zasadzie gazetowej, wiesz, że tak wypluje tego, oczywiście, że taki program, ja też posiadam taki program. Program biorę tam, wypluję ten partnerski, a jakże, i wyślę to, proszę bardzo, wezmę tam jakieś super pieniążki. Bardzo się cieszę wtedy, jak przeważnie klienci do mnie dzwonią i mówią, proszę pana, ale przecież ja wiem o tym, bo ja dostałem takie coś. Od kogo? Nie wierzę w żadne pisemne kosmogramy. Jeżeli ktokolwiek podejmuje się z astrologów pisemny kosmogram, to przepraszam się, ale pomylił się z astrologią. Kiedyś tak, możesz ty zapisywać, ale nie ja, ponieważ ja muszę ciebie słyszeć na telefonie. A jeżeli będzie potrzeba, to będzie, włączymy internet i będziemy się przez internet komunikować. Ja ciebie nie muszę widzieć, ja mam twoje dane. Z tych danych dopiero po czasie bardzo chętnie zobaczę. Po czasie bardzo chętnie zobaczę. Dlaczego? Dlatego, że się pytam o szczegóły, które są na twarzy. Pytam się o kolor włosów, pytam się o kolor oczu, pytam się o kolor... Te wszystkie dane są w kosmogramie. To nie jest dlatego, że ja sobie urządzam igrzyska słowne. Czasami ustawienie kosmogramu, ten wstęp do tego może trwać nawet 2 godziny. Żeby powiedzieć tobie prawdę. Dlaczego? Bo ta prawda musi być genialna. Musi być genialna i po prostu ty musisz nie wierzyć w to, bo to nie jest wiara. Tylko wiedzieć, że ten człowiek się nigdy nie pomylił. I tak jest. I za 10 czy 15 lat, czy 20 lat, ty będziesz pamiętać moje słowa. Ale przede wszystkim będziesz wiedziała, że to jesteś ty. I że to jest twoje życie, ponieważ to, co powiem w danym momencie, to się wydarzy. A to nie chodzi o to, tylko jeżeli już wiesz, to wiesz, jak możesz przeciwdziałać. Bo masz na to mnóstwo czasu. I o to chodzi w Królewskiej Wiedzy. Nigdy nie jest tak źle, że jest beznadziejnie. Beznadziejnie my sobie sami robimy. A nadzieją jest to, że jutro zawsze będzie lepiej. Trzymaj się. Powodzenia. Chyba ci wytłumaczyłem. Jeżeli nie, telefon masz na blogu asborowiecki.net, tam w kontaktach i zapraszam cię. I czekam na telefon. Cześć. Chyba, że odnajdziesz tutaj telefon. Nie chcę podawać. Bo poszukaj, poszperaj. A co? Jak już nie znalazłaś? Cześć.